Dobra zabawa na parafialnym festynie. 9 września proboszcz i Rada Parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Bielawie zorganizowali pierwszy festyn dożynkowy. Impreza była okazją do lepszego poznania się społeczności młodej, bo istniejącej od czerwca ubiegłego roku parafii. Ogromna część dolnej części Bielawy przekonała się do nowej parafii i widać ich przede wszystkim na nabożeństwach liturgicznych. Byliśmy też na pielgrzymce, pierwszej pielgrzymce, podczas której przywieźliśmy relikwie świętej siostry Faustyny, apostołki Bożego Miłosierdzia. W trakcie festynu każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Były występy bielawskich dzieci i młodzieży. Liczne konkursy sportowo-rekreacyjne i loteria fantowa. Chętni mogli skorzystać z konnej przejażdżki, a dla głodnych bielawskie gospodynie przygotowały ciasta, chleb ze smalcem, bigos czy kiełbasę z grilla. Nie zabrakło także tradycyjnego dożynkowego wieńca. Warto jakoś uszanować pracę, ciężką pracę rolników. Dzisiaj ich w Bielawie nie ma wielu, ale też trzeba ich jakoś dostrzec. A co z tym związane jest też, to przede wszystkim integracja tej naszej nowej społeczności parafialnej. Parafia Miłosierdzia Bożego nie ma jeszcze swojego kościoła. Nabożeństwa odbywają się w kaplicy. Na festynie można było oglądać pracę młodych parafian, przedstawiające, jak ich zdaniem nowy kościół powinien wyglądać. A właśnie na jego budowę przy okazji dożynkowej zabawy zbierane były pieniądze. No na pewno nie będą to jakieś ogromne środki materialne, ale przede wszystkim chodzi, tak jak powiedziałem, o integrację. Jeżeli ludzie będą zintegrowani, jeżeli będą się czuć już odpowiedzialni za tę nową wspólnotę i bo wspólnota właśnie przez pisana duże kościół, ona będzie wszystko robiła, żeby też wybudować ten kościół z kamienia. Niezależnie od zebranej kwoty, festyn spełnił swoje zadanie. Impreza była bardzo udana, a parafianie z pewnością czekają już na kolejną okazję do wspólnej zabawy.